Najważniejszym prawdopodobnie jest wprowadzenie obowiązkowej kadencyjności sprawowanej funkcji parlamentarnej w wyborach samorządowych, funkcji w samorządach. Następnie będziemy propagowali podniesienie, zmianę przepisów dotyczących poszerzenia działań związanych z przedsiębiorczością. Czyli jesteśmy ugrupowaniem młodym, nastawionym generalnie na... Były to najważniejsze postulaty nowoczesnej PL. A ile ta partia skupia członków? Ponad 1200 osób, z dziennym przyrostem 50 osób. Więc rywalizacja w wyborach na jesieni zapowiada się bardzo emocjonująco, a my zobaczmy spod promujący Pawła Kukiza i jego wielką galę w Lublinie. Paweł Kukiz 20%! Idziemy całą armią po Polskę, po naszą Polskę. Polska to wy, Polska to ja. Wy to ja, a ja to wy. Tym razem gminni radni mieli rozważyć propozycję porozumienia z miastem dotyczącego wprowadzenia nowych obwodów uwzględniających gimnazja miejskie, jak i udostępnienia przez miasto nowych pomieszczeń na potrzeby gimnazjum gminnego. Grupa radnych przy wsparciu niektórych rodziców gminnych gimnazjalistów uznała to za zamach na funkcjonowanie ich szkoły, a nawet samą demokrację. Tworzenie obwodów jest zamachem na wolność mieszkańców i na wolność wyboru. Błędnym naszym zdaniem, niepotrzebnym zapisem jest zapis dotyczących obwodów, tak, dla uczniów z gminy wiejskiej. Obwód na chwilę obecną istnieje. Szkołą obwodową dla gminy wiejskiej jest gimnazjum w Lublinie, gimnazjum wiejskie, tak. Jeżeli ma być to otwarcie, wystarczy zapis mówiący o tym, że szkoły na mieście przyjmą każdego ucznia, który zamieszkuje na terenie gminy wiejskiej. Obwody zamykają dzieciom możliwość swobodnego wyboru. Kierownik referatu oświaty wyjaśniła radnym, że zasięg terytorialny szkół, czyli tak zwane obwody szkolne, to wymóg i obowiązek zapisany w polskim prawie. Każdy uczeń, czy to szkoły podstawowej, czy gimnazjalnej, ma prawo ubiegać się o przyjęcie do dowolnie wybranej szkoły, czy na terenie swojej gminy, czy na terenie innej gminy. Natomiast inną kwestią jest to, czy zostanie on do tej szkoły przyjęty. Obowiązek przyjęcia ma go szkoła obwodowa i każda szkoła publiczna prowadzona przez gminę, przez jednostkę samorządu terytorialnego musi mieć określony taki obwód. Dyskusja nad jednym projektem trwała 2 godziny. Debata się przedłużała, a radni nawzajem obrzucali się błotem, a przewodniczący Roman Komarnicki biernie wszystkiemu się przyglądał. W pewnym momencie też nie wiadomo już było, o jakich kwestiach rozmawiają radni. Trudno mi w tej chwili powiedzieć o co, bo mam czasami takie wrażenie, że po prostu jakby druga strona niebo nie i zawsze wyciąga jakieś niuanse, które czy one są dobre, czy nie są dobre, nie potrafi z nami merytorycznie rozmawiać. Mimo że projekty uchwał dotyczyły porozumienia międzygminnego o zasadach współpracy w zakresie obowiązku szkolnego dzieci, to jednak na plan główny wysunęła się po raz kolejny kwestia likwidacji gminnego gimnazjum. Musimy twierdzić, że to jest jawne działanie na niekorzyść gminnego gimnazjum. Problem likwidacji szkoły odbija się, jak zresztą zauważyła jedna z radnych, na samych gimnazjalistach. Przychodzą dzieci do domu roztrzęsione, rozpłakane, bo na przykład przewodnicząca Rady Rodziców, tak, rozdaje im następne jakieś tam dokumenty dla rodziców, który się pisze znowu o likwidacji szkoły, o tym, że nie ma porozumienia i tak dalej, i tak dalej. Ba mało tego, reakcja gdzieś czasami też nauczycieli jest taka, to słyszę od rodziców i powtarzam to, co mówią rodzice. Reakcja nauczycieli jest na przykład taka, że pani rozpoczynając lekcję, kiedy dzieci zaczynają o tym wszystkim mówić, pani też swoją mową ciała, jakby jest też zrozpaczona, zaniepokojona tą samą sytuacją. Zamiast te dzieci wyciągnąć
uciszać, to niestety, ale wprowadza się dzieci w taką sytuację bardzo stresogenną. Ostatecznie jednym głosem Rada Gminy Lubin nie zgodziła się na umowę z miastem. Wydzierżawienie nam przez miasto pomieszczeń pod potrzeby gminnego gimnazjum było uwarunkowane podpisaniem porozumienia. Może się okazać, że 2,5 miesiąca przed rozpoczęciem roku szkolnego nie mamy obiektu dla gimnazjum, mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.